czwartek, 21 maja, na Alei Konstytucji 3 maja doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Kierowca Fiata Bravo nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył z impetem w tył jadącego przed nim Fiata 126P. Maluch zjechał na przeciwległy pas, taranując płot dzielący jezdnię. Na szczęście ogrodzenie zamortyzowało prędkość małego Fiata i zapobiegło zderzeniu z pojazdami jadącymi z przeciwnej strony. Kierowca Fiata 126P został odwieziony do szpitala.